Cześć, dzisiaj pokażę Wam jak grać w grę Doktor Piguła. Może zawartość pudełka nie imponuje rozmachem, bo znajdujemy tam tylko trzy rodzaje kart, ale gwarantuję Wam, że te trzy rodzaje kart dają Wam ogromną porcję świetnej rozrywki. Do gry potrzebne są przynajmniej cztery osoby. Dzielicie się na dwuosobowe drużyny, natomiast jeśli ilość graczy jest nieparzysta, jedna drużyna po prostu będzie trzyosobowa. Co dalej? Za chwilkę się dowiecie. Pamiętajcie, że w każdej parze jeden gracz odgrywa rolę pacjenta, a jego partner wciela się w rolę wymyślonego przyjaciela. W każdej turze role odwracają się. No i następnie każda z drużyn ciągnie po pięć kart niebieskich oraz pięć kart czerwonych, a następnie należy ustalić, jaki kolor będzie obowiązywał w trakcie rozgrywki. Jeden z pięciu należy wybrać, załóżmy, że to będzie kolor żółty. Grę rozpoczyna gracz, który ostatnio był lekarza. Zostaje pierwszym pacjentem, który przedstawia hasło. No i oczywiście pacjent musi wziąć jedną niebieską pigułkę oraz jedną czerwoną pigułkę, a następnie głośno odczytać ich treść. Odkłada te karty przed sobą i oczywiście będzie za chwilę kontynuował grę. Jeśli pacjent posiada karty z poprzedniej tury, musi je odrzucić przed dobraniem nowych. Czerwone pigułki wpływają na ruch gracza, a niebieskie na mowę. Aby rozpocząć turę, należy rozpocząć odliczanie 40 sekund. Pacjent następnie ciągnie kartę no i musi zaprezentować hasło pod kolorem, na który wszyscy się umówili. W tym wypadku kolor żółty i mamy hasło Widzieć. Pacjent, będąc pod działaniem skutków ubocznych, musi sprawić, aby jego wymyślony przyjaciel odgadł to hasło. Można mówić, można pokazywać, wydawać dziwne dźwięki, jest tutaj pełna dowolność. Jedyne zasady to pacjent nie może przeliterować hasła, powiedzieć żadnej jego części ani użyć też tłumaczenia. Pomij Karty również nie jest dozwolone. Gdy drużyna odgadnie prawidłowe hasło, pacjent szybko odkłada kartę na bok i ciągnie kolejną, i kolejną, i kolejną, i kolejną. I oczywiście każde odgadnięte hasło to kolejna karta. Gdy upłynie 40 sekund, zatrzymujecie wszystkie karty, z których hasła zostały odgadnięte, a gra kończy się wtedy, gdy wyczerpią się stosy niebieskich i czerwonych pigułek. Ta drużyna, która zdobyła najwięcej kart eksperymentów, wygrywa grę.